Zapraszam do zabrania głosu pana Stanisława Sochowskiego. Proszę bardzo. Proszę państwa, polecam też do nabycia, dzisiaj jest tylko jedna książka, bo nie udało mi się innych książek zdobyć, Spisek barbarzyńców Stanisława Sochowskiego. To jest książka dotycząca neomarksizmu, tego wszystkiego, co dzieje się, że tak powiem, w dzisiejszych czasach, kiedy marksizm już nam nie zagraża ze wschodu, tylko bardziej nam zagraża z zachodu. To jest jedna część takiej trylogii, tak? Poświęconej właśnie barbarzyńcom. Spisek barbarzyńców bardzo serdecznie polecam. Pan Stanisław chętnie tą książkę, którą, jeżeli państwo ją nabędą, podpisze. Proszę bardzo. Proszę państwa, ja będę mówić o takich bardziej ogólnych sprawach, ponieważ podzieliliśmy jak gdyby wpływy intelektualne nasze na dwie kategorie. Ci, którzy będą mówić ogólnie i ci, którzy będą mówić szczegółowo. Dokładnie tu mam stanąć, rozumiem. Nie, nie za daleko uciekać. Nie mogę chodzić, ja jestem człowiek wolny i lubię swobodę, no ale trudno. Sprawy ogólne. Rodzi się takie pytanie, mówimy o Polsce, mówimy o Rzeczypospolitej i pytanie jest następujące. Czy Rzeczpospolita może być państwem, narodem wielkim? Co to znaczy naród wielki? Co to znaczy państwo wielkie? Co to znaczy człowiek wielki? Trzeba trochę wejść w historię, nawet w jej głębie. I na to pytanie powinniśmy sobie co dnia odpowiadać, dlatego że to pytanie nie tylko o wielką tradycję, o nasze dzieje, ale to też pytanie o to, kim my jesteśmy jako naród i kim my jesteśmy jako Polacy, kim jestem ja jako Polak i kim jestem ja jako człowiek, prawda? Gdzie jest moja wielkość, moja ludzka wielkość jednostki i gdzie jest wielkość narodu czy wielkość państwa? Otóż odpowiedź na to pytanie brzmi następująco. Im więcej daję innym, im ze mnie spływa większe bogactwo, więcej talentów, więcej mądrości, więcej wiedzy i obdarzam tym wszystkim swoje otoczenie, jakąś swoją wspólnotę, tym mierzy się moja wielkość. Wielkość każdego z nas. Krótko mówiąc, nie jesteśmy jednostkami, które są zorganizowane dla siebie samych. Jesteśmy jednostkami, które są jak gdyby w sposób biologiczny, naturalny, organiczny, wpisani w zbiorowość. I wtedy jesteśmy wielcy, kiedy tej zbiorowości dajemy jak najwięcej siebie. Tego wszystkiego, co mamy w sobie najpiękniejsze, najmądrzejsze, najciekawsze, najbogatsze. Podobnie jest z narodami. Tak jak jednostka daje siebie innym, rodzinie, najbliższym, dzieciom, szerszej rodzinie, swojemu regionowi, miastu, Polsce, tak samo jest z narodem. Jeżeli chcemy być państwem, narodem liczącym się w Europie i w świecie, to powinniśmy uczestniczyć w takiej wymianie dóbr między nami a resztą świata. Prawda? Zaraz spojrzymy na to z punktu widzenia historycznego, jak to było, ale to jest taka uniwersalna zasada. Wymiana dóbr i w tej wymianie dóbr my jako jeden z uczestników tej wymiany powinniśmy maksymalnie dużo, maksymalnie pięknie, maksymalnie mądrze obdarzać świat naszymi dobrami, tymi, które naród wytwarza, jakie to są dobra. One mają wymiar bardzo szeroki, zaczynając od gospodarki, ekonomia, militaria, kultura, nauka, wiedza generalnie mówiąc, prawda, literatura, sztuka, media, wynalazki i tak dalej, i tak dalej. I teraz, jeżeli spojrzymy na naszą historię, tę historię pierwszej Rzeczpospolitej, drugiej Rzeczpospolitej, to będziemy mogli sobie
fragmentarycznie na niektóre z tych pytań odpowiedzieć i pokazać, że Polska w pewnym dziejowym okresie była państwem w Europie i w świecie na bardzo wysokim poziomie wymiany, uczestniczyła w tych procesach wymiany intelektualnej, naukowej, kulturowej, literackiej, artystycznej, sporo, a nawet dużo dając światu, dając Europie. Zaraz podamy sobie parę przykładów. Dotyczy to też jak gdyby naszej postawy takiej, powiedziałbym, bitności Polaków. Czy Polacy są narodem bitnym, czy potrafią walczyć, czy potrafią się organizować wokół jakiejś idei i czy potrafią mądrze wchodzić, prawda, w te różne konflikty międzynarodowe, odnosząc w nich jakieś tam swoje sukcesy. Ja przypomnę Państwu tylko taki jeden okres, kiedy Polska była wielka. Kiedy Polska była wielka pod wieloma względami. To jest wiek XVI-XVII. Rzeczpospolita wieku XVI-XVII. Geograficznie było to największe państwo w Europie. Oczywiście geografia nie przesądza o tym, że państwo jest wielkie, że naród jest wielki, ale mówię już o czymś. Mówię, że to terytorium, które posiedliśmy, a nie posiedliśmy go przez agresję, przez wojny zaborcze, przez mordy i tak dalej, tylko posiedliśmy na skutek mądrych układów, prawda, Unia Polsko-Litewska i inne sojusze, które zawieraliśmy, spowodowało to, że Polska w XVI-XVII wieku, jeżeli byście spojrzeli Państwo na mapę, gdybyśmy mieli taką mapę tutaj, to widzielibyśmy na północy granice sięgające po Smoleńsk, północny wschód, prawda, Smoleńsk był polski w XVI-XVII wieku. Na południu Kijów i jeszcze niżej, tam te dzikie stepy wszystkie, aż po Morze Czarne, to była Rzeczpospolita, prawda. Czyli państwo, którego terytorium było potężne, ogromne, wielkie. Ale jak powiadam, nie musi być państwo terytorialne wielkie, żeby miało znaczenie. Bo może być potężne państwo terytorialne, ale specjalnie niewiele wnosi do, poprzez swój potencjał do światowych dóbr, prawda, jakie są wytwarzane przez poszczególne narody. Polska w tym sensie była tym terytorialnym, pod tą terytorialną potęgą, że równocześnie jak gdyby zarządzała innymi dobrami w tej swojej potędze terytorialnej. Bo tak się jakoś złożyło właśnie, że w XVI wieku rodzą się talenty kulturowe w państwie polskim. Pojawia się kilku przynajmniej pisarzy, którzy odgrywają rolę europejską, czyli dają swoje dobra, swój potencjał intelektualny innym narodom. Czy oni mają związek z Kresami? Tak. Jedni w dużym stopniu, inni w mniejszym stopniu. Co ja nazywam związkiem? Związek z Kresami może być następujący. Mogą się urodzić na Kresach, mogą czerpać z Kresu swoją potencjalną wiedzę, źródła, uczestniczyć w różnego rodzaju zjawiskach dotyczących Kresów. W każdym razie Kresy stanowią jakiś punkt odniesienia. I gdyby z tego punktu widzenia spojrzeć na Polskę, to dla Polski, dla jej wewnętrznej organizacji kulturowej takim okresem to był właśnie okres XVI wieku, nazywany dość często odrodzeniem, renesansem. I Mikołaj Rej pojawia się jako pierwsza postać kulturowa, która dla wewnętrznego rynku tworzy ogromną wartość, ponieważ wprowadza do tej pory nieistniejący obiegu kulturowym język polski. Proszę pamiętać, że mniej więcej do XVI wieku językiem takim wyżyn społecznych, wyżyn kulturowych to była łacina. Mikołaj Rej w XVI wieku prowadza język polski jako akt kulturowy, prawda? Język Mikołaja Reja już jest językiem polskim. I od tego momentu zaczyna się pochód polskiej kultury przez Europę. Zaraz podam inne nazwisko, które Państwu wyjaśni mój punkt widzenia. Polska zaczyna mieć swój język, którym włada i ten język jest
nie tylko narzędziem, ale jest taką wartością uniwersalną, którą trzeba bardzo cenić, bo przez język właściwie wszystko przepływa. Wszystko, cokolwiek czynimy, działamy, przepływa przez język i wtedy buduje nas jakoś tam, prawda? W galerii postaci, które byśmy mogli wymienić nieco mniejszego rzędu, jest sporo nazwisk, ale chyba najwybitniejszą postacią tego okresu jest, bo Mikołaj Rej urodził się pod Lwowem, no więc to jest sprawa jednoznaczna. Jan Kochanowski. Jan Kochanowski, który się nie urodził bezpośrednio na Kresach, ale miał bardzo silne związki z Kresami. On jeździł po tych dworach kresowych i obserwował życie. I czerpał stamtąd ogromną wiedzę, którą następnie lokował w swoich utworach. Jest taka słynna pieśń Jana Kochanowskiego, pieśń o spustoszeniu Podola. Jedna z najpiękniejszych jego pieśni, jedno z największych ostrzeżeń. Uważajcie, Polacy. To słynne przed szkodą i po szkodzie głupi, prawda? Jeżeli Polak nie dokonuje jakichś takich wewnętrznych, głębszych analiz, kim jest, jak działa, ku czemu idzie, no to wtedy nie tylko dokonuje jakichś aktów, które są bardzo bolesne dla niego samego, dla jego otoczenia, ale także dla jego przyszłości. Otóż ten Kochanowski, który wprowadził wątki kresowe do swojej twórczości, mniej więcej przez 300 lat był królem Europy Środkowej i Wschodniej. Gdyby Państwo badali w tym czasie kulturę tych narodów, które byśmy dzisiaj umieścili na mapie jako powiedzmy Litwa, Łotwa, Estonia, Białoruś, obecna Ukraina, której wtedy nigdy nie było jeszcze, czy powiedzmy Bułgaria, Rumunia i tak dalej, czyli środkowa i wschodnia część Europy, to Kochanowski był taką miarą artystyczną. Tamte narody nie miały tego typu wybitnych postaci. To był najwyżej, ulokowany autorytet literacki w Europie Środkowej i Wschodniej. Czyli możemy mówić, że Kresy tutaj odegrały ogromną rolę, bo to, co on pisał i te jego artystycznie doskonałe dzieła, no właśnie były powodowane tymi źródłami kresowymi. Jego rządy dusz Jana Kochanowskiego trwały do XIX wieku. Nie było większej postaci wtedy w literaturze środkowej i wschodniej Europy. Nie było bardziej genialnego umysłu, bardziej wykwintnej i bardziej, że tak powiem, artystycznie najwyżej usankcjonowanej jak gdyby wartości wtedy. Kochanowski do XIX wieku. Dopiero w XIX wieku pojawia się ktoś równy jemu, może nawet go przewyższającym, Puszkin. Ale to wiek XIX, czyli XVI, XVII, XVIII wiek, to jest panowanie Kochanowskiego. Tutaj bym mógł dużo mówić o tym, jak wtedy na dworach, na przykład rosyjskim, ale także innym, szanowano język polski i polską kulturę, bo to była wielka kultura wtedy. I bardzo często przez język polski te wschodnie narody komunikowały się z Zachodem. To też jest bardzo ważne, bo to daje dowód na to, że naród polski mógł wtedy, prawda, nie tylko zainteresować sam siebie, ale zainteresować inne narody, które no, czerpały z nas. Byliśmy jakimś wzorem. Tak ja rozumiem wielkość. Dajemy innym. Budujemy świat poprzez nasze talenty. Budujemy świat przez nasz potencjał intelektualny, duchowy, artystyczny itd., itd. Wielkość można mierzyć oczywiście też inną miarą, wspomniałem już o tym, miarą bitności, waleczności. Ale zanim do tego dojdę, chciałem Państwu powiedzieć o takim przypadku, który zawsze mnie imponuje, że może być naród wielkością swoją niewielki. Grecja starożytna, V wiek przed narodzeniem Chrystusa. Niewielkie państewko, miasto właściwie, Ateny, tam obrzeża. I ten V wiek właściwie tak rozbłysnął kulturą i całym bogactwem intelektualnym, że zawładnął całą Europą i światem. Ja tylko przypomnę kilka nazwisk, żeby uzmysłowić Państwu wielkość,
która spłynęła także na nas i uruchomiła naszą wyobraźnię narodową. No przypomnijmy sobie chociażby filozofów. Sokrates, prawda? 5 wiek przed narodzeniem Chrystusa. Platon, 5 wiek przed narodzeniem Chrystusa. Arystoteles. No wielkie potęgi filozoficzne, które zbudowały, prawda, pojęcie w ogóle istoty myślenia, jak, czym jest myśleniu, myślenie, samo myślenie i jak to myślenie przekształca, prawda, różne fakty w naszym życiu, jak przekształca naszą rzeczywistość. No spójrzmy, jak to było na przykład w sztukach, w dramaturgii. Grecja stworzyła teatr, Grecja stworzyła gatunki teatralne, komedie, dramat, Aeschylos, Sofokles, Arystofanes, Eurypides, największy dramaturdzy, których przezwyciężyć do dzisiaj jest niezwykle trudno. Cała literatura światowa ciągle się odwołuje do nich. Szekspir jest z nich. Nie byłoby Szekspira, nie byłoby wielu innych późniejszych, prawda? Czyli mały naród liczebny, mały naród terytorialny, ale bardzo wzbogacił Europę. To wszystko oczywiście miało ogromny wpływ także na polską kulturę. Kochanowski jest jak gdyby dalszym ciągiem rozwoju tego, co się tam w Grecji zdarzyło. Można tutaj wymienić jeszcze Safonę, poetkę, można wymienić Fidiasza, rzeźbiarza, który dał, prawda, z kolei w tej dziedzinie początki. Małe państwo, mały naród, czyli nie trzeba mieć ogromnego terytorium, żeby podbić świat czymś innym, intelektem, umysłem. Ale czy oczywiście także ważne jest, czy naród jest bitny, czy naród jest heroiczny. To jest bardzo ważne, czy my jako naród Polacy jesteśmy heroiczni. Ja chcę taką tezę wygłosić, że jesteśmy bardzo heroicznym narodem i bardzo bitnym narodem. Historycznie, bo dzisiaj moim zdaniem mamy kryzys, w tym i to duży kryzys. To jest oddzielny problem, moglibyśmy o tym mówić, ale historycznie tak. Proszę przypomnieć sobie tylko 4, 3, 4, 5 takich wydarzeń, które wpłynęły na losy Europy. Bitwa pod Grunwaldem, 1410 rok, prawda? No potężny, prawie cały Zachód przeciwko, oczywiście tam były formacje powiązane, ale generalnie tutaj byli Polacy, Litwini, tam Rusini trochę, a tam cały Zachód przeciwko nam. Nie będę szczegółowo omawiać, bo wszyscy Państwo wiedzą. Grunwald, polskie zwycięstwo. Czyli taki pierwszy znak, z tym narodem trzeba się liczyć, bo to jest naród bitny, silny, odważny i tak dalej, i tak dalej. Wiedeń, Wiktoria Wiedeńska, prawda? Kiedy zatrzymujemy osmańską potęgę. Gdyby wtedy ta bitwa była przegrana, to dzisiaj bylibyśmy w zupełnie innej sytuacji. Europa byłaby zalana, prawda, przez inne kultury, przez inną kulturę, przez inną religię i tak dalej, i tak dalej. Więc znowu Polacy tutaj, Sobieski i polska myśl militarna zwyciężyła przy mądrej taktyce. Zresztą byliśmy, jeśli chodzi o ilość żołnierzy, dużo mniej było wtedy niż przeciwnika. Nie będę o szczegółach mówić. No następnie już bliżej naszej epoki cud warszawski, czyli walka z Sowietami w 20 roku i zwycięstwo Polski. Znowu zatrzymaliśmy, prawda, komunizm, który mógł, tam już czekali, w Niemczech czekali, w wielu innych państwach komuniści czekali, aż Polska padnie i te hordy sowieckie przeszłyby, prawda, na zachód i mielibyśmy komunizm dużo wcześniej niż ten, który nastąpił. Znowu mamy, prawda, myśl polską zbrojną. Już nie wchodźmy, czy Piłsudski, czy inni generałowie, Polacy generalnie mówiąc, prawda, zwyciężyli w tej bitwie. No więc ta historyczna wielkość Polski także się w tym objawia, że daliśmy Europie, prawda, obroniliśmy Europę przed zalewem czegoś, co było złem, co było nieszczęściem, co było tragedią. Z takich najnowszych wydarzeń to chyba warto wspomnieć o Solidarności. Jakkolwiek spojrzymy na przywódców tej Solidarności z dzisiejszej perspektywy, prawda, bo to jest perspektywa ważna, to znowu mieliśmy taki potężny ruch, który wstrząsnął komunizmem i całym systemem politycznym w Europie i znowu stało się coś w Polsce. Czyli Polska jest tym takim rozsadnikiem idei, które powodują różne wstrząsy w Europie,
korzystne dla tej Europy, prawda? Zarówno Wiedeń, jak i Grunwald, jak i Warszawa, jak i Solidarność, wszystko to, te wszystkie boje o świat, no, stały się bojami także o Europę. I ta polska myśl, prawda, z tego punktu, czy to jest ważne? No to jest ważne dlatego, że to budzi w kolejnych pokoleniach jak gdyby taką wiarę, że my możemy. Że my możemy, że my jesteśmy w stanie. Że nie jesteśmy narodem upadłym, że nie jesteśmy narodem moralnie, prawda, niskim, tylko że jesteśmy narodem, który dźwiga się zawsze nawet z upadku. Przypomnijmy sobie powstania. Czym były powstania? Powstanie to nie tylko zryw militarny, czy zryw, prawda, narodowy, czy wojskowy, ale to przede wszystkim był taki, powiedziałbym, głęboki dowód na to, że kochamy wolność. Wolność, suwerenność, niepodległość. To jest wieczny nasz problem Polaków od wieku, że my nieustannie nie godzimy się na zniewolenie, na poddaństwo, na klęskę taką, która nas jarzmi. Na jarzmo się nigdy nie godzimy. Przypomnijmy sobie kolejne powstania, prawda? 1930 rok, powstanie listopadowe. 1963 rok, powstanie styczniowe. 1918 rok. I tutaj pewnie Państwa zaskoczę, bo tego się do tej pory nie używa, trzeba używać tego pojęcia. Zwycięskie pierwsze powstanie w XX wieku, lwowskie. Lwowskie. 18 rok, 1 listopad, kiedy Ukraińcy chcą we Lwowie założyć swoje państwo. I wtedy bunt młodego pokolenia. Prawda? Tych naszych licealistów, gimnazjalistów, którzy mają 18, 15, najmłodszy ma 9 lat, podrywają się do boju. Armia ukraińska złożona z tych wojsk austriackich jest bardzo silna, a tutaj chłopcy, dziewczynki, 15, 13, najmłodszy, jak mówię, 9, podrywają się w ciągu 3 tygodni, wyganiają, wypędzają z Lwowa potężną, silną armię ukraińską. 23 listopada Lwów jest wolny. Jeszcze ci Ukraińcy tam otaczają Lwów do połowy 40, do połowy XIX wieku, mniej więcej do lipca, no ale Lwów jest wolny. To znaczy, że Polacy sobie, pierwsze zwycięskie powstanie, drugie było powstanie słynne, znane jako powstanie wielkopolskie, prawie miesiąc później, w grudniu. W 18 roku. No później kolejne powstania mamy. Śląskie, 19, 20, 21. Znowu nie godzimy się, prawda, na niewoli. Polska powoli się odradza i staje się państwem, no, w miarę wolnym, w miarę niepodległym, w miarę suwerennym. I tutaj by można oczywiście jeszcze wiele innych przykładów tego typu podawać, że my jako naród się nigdy nie godziliśmy i myślę, że tak będzie do końca świata, bo to jest chyba coś takiego wkomponowane w nasz układ psychiczny. To jest pewna cecha mentalna Polaków, a mentalność, proszę Państwa, to jest zupełnie taka najistotniejsza, powiedziałbym, kategoria dla narodów. Co w sobie naród ma takiego, że jest czymś lub kimś. Mentalność najdłużej trwa w narodach. Najdłużej. To jest taka cecha, która trwa przez wieki. Powiedzmy, mentalność rycerska. Średniowiecze, mniej więcej do XV wieku. Powiedzmy, mentalność szlachecka. Mentalność mieszczańska. Mentalność chłopska i tak dalej, i tak dalej. One się kumulują jakoś, prawda? Przychodzą jedne w drugie, tam pewne cechy zanikają. Ale to, co charakteryzuje, bo to jest bardzo związane jak gdyby z pojmowaniem polskości. Mentalność rycerska wytworzyła w nas takie pojęcie jak duma, godność narodowa, honor. Bez tego bylibyśmy niezdolni do tych czynów, które wymieniłem. One absolutnie są niezbędne. Oczywiście rycerskość, szacunek dla kobiet. Szacunek dla kobiet to już rycerskość, prawda? Później zresztą, kiedy już mówimy o prawach kobiet, to Polska była jednym z pierwszych państw
w latach 20. kobiety polskie już miały prawa, ale tak generalnie mówiąc, to co jak gdyby wchodzi w skład polskiej duszy, to jest właśnie ta mentalność, która przez wieki nam towarzyszy. Bez tego byśmy, bez dumy narodowej, bez godności, to piękne hasło, Bóg, honor, ojczyzna, które trzeba pielęgnować do końca świata, bo to dodaje nam siły. To nas wzmacnia i duchowo, i intelektualnie i tak dalej. To jest nasz znak rozpoznawczy. Dlatego też w tej chwili jesteśmy tak atakowani, bo ci, którzy są przeciwko Polsce, ci wrogowie nasze z różnych stron, wiedzą, że to jest potężna energia Polaka, która, jeżeli zniszczymy godność, dumę narodową, honor, poczucie godności, prawda, solidarność wewnętrzną, szacunek dla siebie, no to wtedy się wspólnotę rozwala, rozbija i tej wspólnoty już nie ma. No ale powoli będę zbliżać się już do bardziej szczegółowych i chociaż mnie przewodniczący tutaj nagania. Ja nie poganiam. Nie, spokojnie. Proszę dobrze. Jeszcze 10 minut na dobrze. Wykład, potem parę minut na dyskusję, dobrze. Jeżeli by taka dobrze, była. Dobrze, dziękuję. To tak w takim planie ogólnym, żeby zrozumieć skąd się bierze polska dusza. Bo w tym wszystkim tkwi polska dusza. To jest ta polska dusza przekorna, która się nie poddaje, nie ugina. Jak mówię, wszystkie powstania były niczym innym, tylko pokazują, że ta polska dusza wie się do wolności, do niepodległości. To jest bardzo ważne dla nas. My nie jesteśmy narodem upadłym, podległym, który można podbić tak bez niczego. Trzeba z nami walczyć, jeżeli się chce wygrać. A wygrać jest trudno, chociaż czasami przegrywamy. Może jeszcze wróćmy do spraw nauki, bo o tym najmniej mówiłem. Czy my jako naród daliśmy coś światu? W tym obrębie kresowym. Bo generalnie to wiemy, prawda? Chopin, Kiri Skłodowska, mamy takich parę wielkich nazwisk, które rzeczywiście, ale czy kresy, bo mówimy o kresach, to ten rdzeń, prawda, polskości przez wieki, jak mówił tutaj pan Rafał, czy kresy były też uczestnikiem tego daru, tego darowania światu czegoś? Ja państwu tylko przypomnę parę nazwisk sobie tutaj w ostatniej chwili wypisałem. Zacznijmy od wieku XX, pomijmy wcześniejsze wieki, chociaż tam też było sporo takich twórców, którzy coś tam dawali Europie czy światu. Wymieńmy sobie, najkrócej mówiąc, Lwowską Szkołę Matematyczną. Prawda? To jest fenomen na skalę europejską. Właściwie jeden człowiek i wokół niego zgromadzone gremium uczonych, badaczy, analityków spowodowało, że nagle o Polsce zaczęła Europa i świat mówić. Stefan Banach, taki matematyk wybitny, właściwie samorodek. Hugo Steinhaus z tej samej szkoły. Tutaj trzeba powiedzieć o takiej trochę jak gdyby kombinacji krwi. Byli Polacy, byli Polako-Żydzi, byli Polako-Ormianie, były różne kombinacje, ale wszyscy byli obywatelami Polski. My traktujemy to jako wkład Polski w różne dziedziny, bo niektórzy z nich zaraz wymienię, mimo że jak gdyby byli z innej krwi, to ciągle odwoływali się do tej polskości. To trzeba szanować, że wśród obywateli polskich, którzy wywodzą się z innych kultur, byli bardzo oddani, bardzo lojalni, bardzo wierni Polsce, szczególnie Ormianie, ale nie tylko, którzy bardzo często podkreślali gen polskości. Zaraz ja powiem Państwu, kogo tam gdzieś tak wyczaiłem i wymienić go warto. Z Banachem to jeszcze jest taka moja osobista trochę historia. Zdziwią się Państwo. Tam, gdzie ja mieszkałem na Kresach, w takim powiecie pod Hajce, skąd się wywodzą, zresztą wasi tu w Warszawce najwięksi aktorzy, może największy, Lomnicki, który się urodził pod Hajcach. Tadeusz i Jan. Jeden wybitny aktor, drugi wybitny reżyser.
to tak na marginesie z mojego regionu. Tam każde miasteczko kogoś takiego produkowało, wydawało. I Banach, który mieszkał we Lwowie, w ogóle z Krakowa pochodził, ale mieszkał we Lwowie, później był profesorem, po tych wszystkich perypetiach, kiedy tam go podnoszono do góry, kiedy doktora zrobił, później profesurę, miał w mojej wsi swojego kuzyna. Właściwie to był taki bratanek, tak, bratanek, który miał również imię, nazwisko Stefan Banach. I on przyjeżdżał ze Lwowa tam do mojej wsi i ja jako taki pętak widywałem go. Wtedy mówiono, wielki pan przyjechał do wsi, wielki pan przyjechał do wsi, wielki pan ze Lwowa przyjechał do wsi. To był właśnie Banach. I co on robił? On nie tylko przyjechał do tej rodziny, on się spotykał z chłopami i gadał, coś im tam opowiadał, coś im tam mówił. Oni tak słuchali, prawda? Wielki pan przyjechał, wielka potęga przyjechał, wielki umysł przyjechał. Profesor na wieś, do ludu przyjechał, gada z tym ludem, rozmawia z nim. To był Banach właśnie, uwielbiał rozmowy. I w tym Lwowie, kiedy tworzyła się ta, powiedzmy, Akademia Matematyki, on organizował właśnie te spotkania w takiej kawiarni szkocka. Później była taka druga kawiarnia Roma. I tam ci uczeni siadali sobie po pracy przy winie, przy kieliszku, prowadzili rozmowy i równocześnie były to rozmowy intelektualne, nie takie, co tam ciocia, babcia albo ktoś tam innego, tylko jakie wzory matematyczne podnieść do takiej wysokości, żeby one były inspiracją dla całej nauki. I właśnie tam się urodziły te pomysły. Tak dla ciekawości powiem Państwu, że oni pisali te wzory swoje na blacie stołu. Po prostu pisali, siedzieli, pili i jeden Banach to, ale co, drugi atramentem? Mazał, nie atramentem. A czy ołówkiem? Pisali ołówkiem i później to przychodziły kelnerki i ścierały. To następnego dnia mieli problem z tym, bo zapominali, co tam było napisane, trzeba było jeszcze raz te wzory odtwarzać. To tak dla ciekawości, jak to się urodziła ta szkoła matematyczna. Później Banach, żona Banacha wpadła na pomysł, że no trzeba to zachować, bo tam powstały genialne myśli, nierozwiązane problemy, bo oni rzucali problem matematyczny, trzeba go rozwiązać. Jeden, drugi, piąty, nierozwiązane pytania. Później żona wpadła na pomysł, że skoro tak te kelnerki później niszczą te pomysły, to trzeba stworzyć taką księgę. I ona kupiła taki zeszyt i w tym zeszycie zaczęli wtedy zapisywać te wzory. Ta księga później dostała się na zachód i stała się takim jak gdyby genialnym pomysłem do rozwiązywania problemów tam zapisanych. I kolejne problemy nie zapisane, nie ujawnione wcześniej na zachodzie zostały później podniesione, prawda, do potęgi rozwiązywalności pewnych spraw. Czyli proszę patrzeć, jakimi drogami umysł idzie. Gdzieś tam grupka ludzi się zbiera, 10, 15, 17, 20, 30. O tym się dowiaduje Europa i tak to się rodzi, tak to się rodzi. Powstaje wielka szkoła matematyczna, profesor Banach, profesor profesor Steinhaus Hugo, który znowu ma jakiś związek także po trochę z moją drogą życiową, bo on później po wojnie się osiedlił we Wrocławiu. Ja też osiedliłem się we Wrocławiu, tak widywaliśmy pana profesora Steinhausa, który budował znowu naukę, prawda, w nowym okresie we Wrocławiu. Bardzo ciekawą jest nauki postać Stanisława Ulama. Nie wiem, czy Państwo się orientują. To wiedzę, że pan Krzysztof, reżyser wybitny, kiwa głową, to tak. Otóż on należał właśnie do tej generacji mniej więcej profesora Banacha i on, proszę Państwa, był twórcą energii atomowej. To dzisiaj mało kto wie. My przypisujemy energię atomową odkrywcom Ameryki, profesorom amerykańskim. Oczywiście profesorowie amerykańscy uczestniczyli w tych badaniach, brali udział. Ale z tego, co ja wyczytałem, okazuje się, że Ulam, który wyjechał z Polski do Stanów Zjednoczonych, miał największy udział jak gdyby w tym ostatnim procesie tworzenia energii atomowej. Energia atomowa oczywiście ma swoją złą stronę, ale ma też dobrą stronę, prawda? Ale ważne, że ten Polak wpisał się w historię światową i stał się jednym z najważniejszych odkrywców działań
w matematyce, bo tam matematyka wchodziła w grę. Stanisław Ulam, Jan Łukasiewicz, kolejne nazwisko. Kim był? To był logik, matematyk, też ze Szkoły Matematycznej Lwowskiej. On zasłynął z takiego pojęcia nawiasu, działania różne matematyczne. Jeśli są matematycy na tej sali, to wiedzą, że tam musi być pewien porządek, prawda, w rozwiązywaniu działań matematycznych. Tam, gdzie się mnoży, dzieli, dodaje, odejmuje, jest jakaś kolejność, coś trzeba pierwszego, coś kolejnego zrobić. Zawsze były problemy nawiasy. I właśnie ten profesor Jan Łukasiewicz uwolnił świat od nawiasów, krótko mówiąc. Dzięki niemu, jak gdyby te porządkujemy pewne działania matematyczne dzięki jego odkryciom. Ja kiedyś czytałem taką bardzo ciekawą wypowiedź dotyczącą Japończyków. Był konflikt w Japonii. Wymieńcie dwóch najwybitniejszych Polaków, którzy coś zrobili dla świata. I wymieniono tych dwóch. I na pierwszym miejscu wtedy się znalazł Chopin, a na drugim miejscu znalazł właśnie Jan Łukasiewicz. Japończycy wiedzieli, kto to jest. Na pewnym oddaleniu od tej szkoły matematycznej i w innym okresie funkcjonuje, i tutaj być może znowu dla Państwa to będzie taka informacja nowa, ktoś, kto jest twórcą współczesnych technologii. Polak. Jak pytam młode pokolenie, wszyscy są przekonani, że to Amerykanie. Bo tylko Amerykanie mogą coś zrobić, bo tylko Niemcy mogą coś zrobić, bo tylko Japończycy. Polacy, a skądże? No, internet, proszę Państwa. Internet. Jest to wynalazek w gruncie rzeczy Polaka. Znaczy obywatele polskiego, mieszany z jakąś tam mieszanką krwi, który wyjechał do Stanów Zjednoczonych w 1928 roku i zaczął pracować nad konceptem, jak to by można świat połączyć taką siecią, prawda, informacyjną, żeby nie mieć tego druta, który się ciągnie, prawda, i przez telefon gadać, tylko bez druta. To była jego taka idea fiksa. I on się nazywał, miał bardzo polskie nazwisko, Baran. On później w Stanach Zjednoczonych miał imię inne, w tej chwili uciekło mi z pamięci. W Stanach Zjednoczonych przyjął imię Paul, czy Paul, pisze się Paul, Paul Baran. Proszę poszukać w internecie. Powiem Państwu, co się stało. Ten Paul Baran, kiedy wyjechał w 1928 roku do Stanów Zjednoczonych, urodził się w Grodnie, a więc nasz Kresowiec, prawda? Pojechał tam i pracował właśnie nad taką syntezą. Chciał zrobić właśnie takie dzieło, które będzie obejmowało cały świat, czyli komunikacja bez drutu przewodowego. I on stworzył 12 tomów takiej teoretycznej podbudowy. I później, kiedy Amerykanie zastanawiali się nad tym samym, tam jego różni koledzy, to mój kochani, macie tutaj 12 tomów, poczytajcie sobie, jak to funkcjonuje, jak to przebiega, jak te procesy intelektualne tutaj zachodzą, żebyśmy stworzyli taki system, że ten Japończyk i tutaj ten, powiedzmy, Austriak będą między sobą gadać bez drutu, porozumiewać się, kontaktować się. I rzeczywiście udało im się. To najpierw było dla celów wojskowych, jak to zwykle, prawda, odkrycia naukowe, a później stało się to dla świata cywilnego. I w ten sposób powstał internet z tych 12 ksiąg. Poczytajcie sobie tego Paula Barana w internecie, zobaczycie, co to za geniusz. I to on właśnie powiedział, ja sobie gdzieś tutaj zanotowałem, i on to właśnie powiedział, że ma gen polski. Że gen polski stworzył z niego geniusz. On nie użył pojęcia geniusza, tylko stworzył z niego ten umysł, który zaowocował właśnie tymi dokonaniami. No, jeszcze można wymienić tutaj postać, może, chociaż też w świecie oczywiście bardzo znana, innego okresu Janina, Ludwika Zamenhofa, prawda, twórcy języka Esperanto.
To był język pomyślany prawie na skalę światową, chociaż oczywiście nie stał się, bo zawładnął język imperialny w postaci języka angielskiego, no ale zrobił coś, z czym świat władza. W tej chwili kilka czy kilkanaście milionów obywateli świata posługuje się tym językiem. Czyli, proszę Państwa, dotknąłem bardzo wąskiej dziedziny, matematyki w gruncie rzeczy, prawda. W tej wąskiej dziedzinie Polacy wnieśli ogromny wkład wiedzy w literaturę matematyczną, światową i dokonali wielu rzeczy. Żeby już nie przedłużać, to tylko w skrócie powiem jeszcze o kulturze. Literatura, sztuka, kultura. To już tylko wyczytam nazwiska. Kresowian. Kresowian, którzy stworzyli, prawda, taką złotą listę wielkich nazwisk. Proszę bardzo, zająć miejsca. Zbliżamy się ku końcowi. Tak jest. Tak. Przeczytam tylko nazwiska. Najwybitniejsi pisarze, bo bardzo, bardzo często wczoraj rozmawiałem z taką młodą studentką, bardzo miłą, która też w kresowych sprawach próbuje coś robić. I tak rozmawialiśmy sobie i padło takie pytanie. No dobrze, no kresowianie to są ci, co urodzili się na Kresach, a ta reszta? Ja mówię, to też są kresowianie. No jak to też są kresowianie? Bo duchowo to są kresowianie. Oni wyrośli z tych idei, z tych pomysłów, z tej mentalności, którą wytworzyły przez wieki Kresy. Popatrzcie Państwo, Mikołaj Rej. Wszyscy przeszliśmy przez Mikołaja Reja. Franciszek Karpiński. Co roku wracamy do niego, mimo że nie wiemy być może, kto to jest i to zrobił. Bóg się rodzi, moc trochleje, kolędy śpiewamy, znowu wracamy, prawda, do Kresu. Adam Mickiewicz, nie muszę komentować, Juliusz Słowacki, Aleksander Fredro, Stanisław Moniuszko, Eliza Orzeszkowa, Maria Konopnicka, Sienkiewicz, Kraszewski, Kasprowicz, Zapolska, Staw, Brzechwa, Parandowski, Makuszyński, Leśmian, Schulz, Bruno Schulz, Korzeniowski, geniusz, prawda, literacki w światowym znaczeniu, Lem, no bez niego dzisiaj literatura polska tego typu, prawda, w ogóle nie istniała, bo miałaby inny charakter, Wańkowicz, Borowski, Iwaszkiewicz, Iwakowiczówna, Mackiewicz, Miłosz, Stryjkowski, cokolwiek mówimy, tu nie patrzymy na orientację polityczną, tylko mówimy, prawda, o pewnych odkryciach, Zofia Naukowska, Herbert, Konwicki i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, nie trzeba się rodzić na Kresach, żeby być duchowym kresowianinem. Czyli my wszyscy, i wy warszawiacy, i my z Poznania, z Krakowa, z Łodzi jesteśmy duchowymi kresowianinami. A tym bardziej z Wrocławia. A tym bardziej z Wrocławia, bo we Wrocławiu to jest 47%, na Dolnym Śląsku 47% kresowianin. No ale powiedzmy, aktorzy, reżyserzy. Tutaj mamy wybitnego reżysera z ciągłym reportażem pana Krzysztofa. Ryszarda Hanin, Tadeusz Łomnicki, Jan Łomnicki, Adam Hanuszkiewicz. No to dla Państwa z Warszawy to pierwsze postacie. Chiolski, Schiller, Czas Rostawiecki, Żulawski, Akser, Bitnerówna, Bogusławski, Pietruski, Przoniak, Pyrko, Szczepkowski, Skrowaczewski, Solski i tak dalej, i tak dalej. No to Państwo sam kwiat polskiego aktorstwa. Królowie, Jan III Sobieski, Michał Korybo, Tadeusz Kościuszko, Królowie i Wielcy Dowódcy, Kościuszko, Piłsudski, Anders, Bem, Burkomorowski, Sikorski, Soskowski, Ryćmigły, Sapieha, Kołątej, Staszic, August Poniatowski, Potocki i tak dalej, i tak dalej. No, proszę Państwa, to jest Polska. To kto się na Kresach nie urodził? Kto się na Kresach nie urodził? Chyba pan na razie. Ale generalnie to się wszyscy urodzili. Duchowo wszyscy są z Kresu. A wielkie potężne nazwiska naukowe jeszcze, z innej dziedziny. Ajdukiewicz, filozof, Aszkenazy, historyk, Grabski, ekonomista, Ingarden, filozof, Indol, historyk, Jodłowski, językoznawca, Lanskorońska, historyk sztuki, Romer, Rodygier, Taszycki, Tatarkiewicz. No proszę Państwa, my jesteśmy z nich. Cała Polska jest z nich. Kompozytorzy, Szymanowski,
Paderewski, muzycy, Niemen, piosenkarze, Ladysz, Gniatkowski, Kurtycz, Dębski i tak dalej. Także największy kompozytor, jeden z największych kompozytorów świata, Penderecki, miał żonę, jego matka wywodzi się z kresu ze Stanisławowa, więc i tutaj, prawda, bo to jest ciekawa postać w ogóle, to jest geniusz muzyczny, który jest po części Ormianinem, po części Polakiem genetycznie, prawda, stamtąd wywodzi się, no, ale to jest geniusz światowej klasy. Malarze mógłbym Państwu tutaj wymienić, w ogóle tak jak mówię, budowanie tożsamości narodowej, budowanie kultury narodowej, budowanie wyobraźni narodowej odbywa się przez wieki. I dlatego też ta cecha podstawowa, że my kochamy wolność, że my kochamy niepodległość, że my kochamy suwerenność, że nie dajemy się, że buntujemy się, to jest wkomponowane w nasz układ, że tak powiem, historyczny. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję bardzo.